dzisiaj 104. rocznicę odzyskania niepodległości, choć tak naprawdę oficjalnie stała się ona rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę dopiero w 1937 roku. Moi drodzy, na pewno nie był to czas łatwy. Po 123 latach niewoli mogliśmy w końcu odzyskać biało-czerwone barwy. Nie byłoby tego, gdyby nie zjednoczenie wszystkich środowisk politycznych, zarówno piłsudczyków antyrosyjskich, a także zwolenników Romana Dmowskiego, czyli antyniemieckich, lewicy i wszystkich środowisk. Wręcz niebywałe, dzisiaj pewnie niewykonalne, ale wtedy też myślano o tym, że to jest niewykonalne, a jednak udało się. Nie trwało to długo, bo zaraz po podpisaniu paktu przez państwa zwycięskie i przegrane Niemcy zaczęły się spory, zaczęły się kłótnie. Niemniej jednak to dwudziestolecie międzywojenne do 1939 roku to był piękny rozkwit naszego kraju w zasadzie pod każdym względem. Dzisiejsze obchody są też bardzo szczególne ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Do tej pory żyliśmy, oczywiście konflikty były zawsze, wojny były zawsze, niemniej jednak były zawsze daleko. Bliski Wschód, Syria, Libia. Zdawało nam się, że to nas nie dotyczy. Ten rok, ta wojna na Ukrainie, myślę, że w wielu umysłach naszych zmieniło to podejście do sprawy, do wojny, do zagrożenia. Ja pierwszy raz spotkałem się właśnie w tym roku z wypowiedziami mieszkańców, aby tylko wojny nie było. I w tym duchu obchodźmy dzisiaj tą rocznicę, aby tej wojny nie było, ponieważ nasz kraj już i tak przez lata, przez te wszystkie wojny ucierpiał. Ucierpiała gospodarka, ale przede wszystkim ucierpieli ludzie, potencjał ludzki, który był bardzo wyniszczony, szczególnie przez II wojnę światową. Nam już nie trzeba bohaterów nowych. Mamy swoich bohaterów, mamy wielu bohaterów, których czcimy, którymi nazwiskami nazywamy ulice, place, ronda. I myślę, że wystarczy. Chciałbym Państwu życzyć z tej okazji, z okazji 11 listopada, przede wszystkim tego spokoju, spokoju duchowego i przeświadczenia, że jeżeli razem się zjednoczymy, nieważne, dzisiaj jest 11 listopada, nieważne, czy jesteśmy liberałami, czy jesteśmy konserwatystami, czy popieramy środowiska lewicowe, dzisiaj wszyscy powinniśmy być razem, tak jak właśnie jest to w Piszczacu. Życzę takiego zjednoczenia na każdy dzień, w umysłach, w sercach, a przede wszystkim na co dzień. Wszystkiego dobrego i dziękuję wszystkim, że wspólnie z nami, wspólnie z naszymi braćmi strażakami, na których zawsze można liczyć, poczty sztandarowe, szkolne, że wszyscy potrafiliśmy się dzisiaj spotkać, aby wspólnie świętować. Dziękuję.